dobry, witam Państwa. Nazywam się Mateusz Gęba, jestem specjalistą do spraw żywienia człowieka i oceny żywności oraz doktorantem w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Moje motto to przede wszystkim jakość kształcenia. W pracy ze studentami staram się tak przeprowadzić zajęcia, żeby każdy student wychodząc z wykładu czy z ćwiczeń zapamiętał najważniejsze informacje. Również wiedzę teoretyczną staram się przedstawić w sposób praktyczny. Dodatkowo jakość przygotowywanych jadłospisów. Uświadamiam studentów, że nawet najlepiej przygotowany jadłospis nie musi być smaczny. Odpowiednio zbilansowany nie znaczy, że jest smaczny. Jeżeli jadłospis nie będzie smaczny, po prostu pacjent nie będzie realizował zaleceń żywieniowych, dietoterapia nie osiągnie odpowiedniego celu. Co ważne, odpowiednio ułożony jadłospis, żeby był smaczny, musi składać się z produktów spożywczych wysokiej jakości. W minionym semestrze odpowiadałem m.in. za przedmiot Pracownia Dietetyki i Planowania Diet, gdzie studenci poznają praktyczny aspekt pracy dietetyka. Poprzez pracę nad jadłospisami dla konkretnych przypadków mogą zwrócić uwagę, z jakimi problemami może spotkać się dietetyk w pracy zawodowej. Że nie każdy jadłospis to zwykłe ułożenie produktów spożywczych, ale również skupienie się na wyeliminowaniu tych, których pacjent nie toleruje, lub skupieniu się na tych, które będą mogły pomóc pacjentowi w osiągnięciu zamierzonego celu. Czego życzę studentom, to przede wszystkim uśmiechu na co dzień i pragnienia wiedzy. Dzięki temu studiowanie staje się przyjemniejsze.